Powinniśmy apelować do władz publicznych o uchwalenie ustaw, które zabezpieczą i uznają rodzinę za najważniejszą tkankę społeczną, gwarantując bezpieczeństwo wychowania dzieci, chroniąc je przed planowaną seksualizacją i deprawacją. Aspekt ekonomiczny i społeczny. Im więcej dzieci, tym większa gwarancja bezpieczeństwa, również finansowego, dla pokolenia rodziców i dziadków. Dobrze ukształtowane więzi rodzinne przenoszą się na kształtowanie solidarności międzypokoleniowej i postaw patriotycznych. Dlatego też w naszych przekazach chcemy kłaść bardzo duży nacisk na odpowiednie wychowanie dzieci i młodzieży. W pierwszej kolejności w rodzinach, a potem w placówkach edukacyjnych. Moi drodzy, szanowni państwo, wiemy, że od wielu, wielu lat dla nas, dla wielu osób największą wartością jest rodzina i pokazywanie tej rodziny jako wartości, jako tak naprawdę kultywowanie wszystkich spraw związanych z wychowaniem rodzinnym. Tutaj dzisiaj spotykamy się też w ramach naszych obchodów Dni Patrona naszego miasta. Jest tym, co uważamy, że powinniśmy propagować chociażby w dobie dzisiejszej sytuacji, gdzie nie zawsze te wartości są na pierwszym miejscu.